Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shirobi, witam was w kolejnym odcinku z The Forest, nie no, żartuję, Sons of the Forest. I jak widzicie, tutaj był pewien pan. Pewien pan, co prawda nagi. A, tym się zmienia, okej, okay, nieważne. Nie mogę go podnieść, nie wiem czemu. To jest bardzo ciekawe. To był pewien pan, który mnie zaczął atakować. I ja tego pana musiałem szybko zabić, bo on naprawdę był duży. On był mega duży. To był taki wielki gigant, zresztą zobaczcie, że nawet tyłka nie umył. Ale to nie po naszej przygodzie, spokojnie. No, i go zabiłem i ogólnie te kostki sobie tu wkładaliśmy. Nie wiem, czy to było w sumie na odcinku, czy to było poza odcinkiem, nie mam pojęcia. Jak wiecie, jestem dosyć toporny w tą grę. Czasem tak bywa. Dobra, to już niestety możemy sobie wyrzucić. Nic nam to nie dało. No, mięska troszeczkę straciliśmy. Myślę, że dobrze byłoby zrobić tak. Z pewnością ognisko to jest coś, co definitywnie by nam się przydało. Definitywnie by nam się przydało. Może tak na widoku. Człowiek jak trochę już ogarnie, to jest naprawdę spoko. Podpal. Jak człowiek trochę tego ogarnie, to naprawdę no mniej więcej się da ogarnąć, co się tutaj robi, że tak powiem. To potrzeba. W ogóle jest garnek. Możemy głowę sobie też bez problemu usmażyć. Usmażmy sobie. Jak piękny. No. I tak to wygląda. No moi drodzy, powiem wam osobiście, że ostatnimi czasy mam lekki kryzys, jeżeli chodzi o nagrywanie czegokolwiek. Nie będę wam oszukiwał, ale od czasów Sons of the Forest? Nie, nawet wcześniej. Ja to nagrywałem wcześniej, już nie pamiętam. No ale ostatnie te odcinki jakoś tak zbytnio się nie oglądają tutaj, mimo tych 1600 ileś subów. No to statystyki są mega słabe. Mega słabe, bym powiedział nawet. Jest z nim czasem lekki kryzys, jeżeli chodzi o nagrywanie. I zastanawiałem się, czy by nie przestać jednak nagrywać do Foresta, jeżeli już sobie coś nagrywamy. No bo wiecie, no nagrywać to dla 17 osób i to jeszcze po dniu. No, słabo. Słabo. To samo tyczy się Telling Lies. No, też się okropnie ogląda. Powiedziałbym, że teraz mój kanał to jest taka totalna wydmuszka, jeżeli chodzi o oglądalność. Mimo iż subskrypcja nie jest prostą, to ta oglądalność jest mega słaba. Zapomniałem o darciu. Wydaje mi się. Spalone jak nic, kurde. Paliłem wszystko. Aj. Piro, ty gałganie. Napij się. Gul. Nie, skoro też spalone, no trudno. Spalone to spalone. Gdzie jest ta głowa? Tu jest. Głowa spalone. Ale to mogę tylko wyposażyć. Ok. Dobrze wiedzieć. Będzie trzeba na coś zapolować za chwilę. Ściąłem to drzewo tylko dlatego, że chciałem się dostać do trupa, ale widzę, że trup już się... Już się wymigał, go nie ma. Ampa Fatima było i nie ma. No, i to tak, moi drodzy, wygląda, że troszeczkę się zjeżyłem tym. Troszeczkę się zjeżyłem, nie no. Nie, nawet nie chodzi o to, że się zjeżyłem, tylko po prostu, wiecie, no... No... Jakby nie patrzeć... Nie okłamuję was, że... Przepraszam, spać. Kurwa, jak chciałem kliknąć E, a nie Z. Ja chciałem kliknąć E, a nie Z. Nie okłamuję was, że z tych głupich reklam tam, no nie są to duże kwoty. Ale z oglądalności jednak, no nawet na te gry się po części przynajmniej zwraca. A wiecie, no kupować to wszystko z własnej kieszeni, na przykład grę, w którą pewnie sam bym nie zagrał. Nawet to głupie Telling Lies, które no tam się ogląda okropnie, ale raczej bym pewnie nie zagrał, tylko obejrzał tak samo u kogoś. No to jednak swoje też kosztuje, nie? I tak... Dosyć słabo i właśnie myślałem, czy by nie zaprzestać z tym Sons of the Forest i Telling Lies, ale tak sobie pomyślałem, kurczę, znaczy nie pomyślałem, bo dostałem komentarz na początku, że ktoś się tam cieszy, że nie poprzestałem na nagrywaniu tego release'a pierwszego. W sensie, że od tej bety, nie? Jezu, wystraszyło. Mi wydygało. No więc jeżdżę czarku.
Więcej rzeczorków, dobrze. W sumie tu już byliśmy, Roki. Ale zawsze MRN nawet jest, wow. W ogóle jestem mega głodny. Mega głodny, więc jest sobie to MRE. No tak MRE nie wygląda, Roki. Tak to MRE nie wygląda. Ktoś napisał, że dziękuję mi, że jednak to ogrywam. To wiecie co, tak mi się zrobiło mega przyjemnie, kurczę. Jednak nawet dla tej jednej osoby, która pisze ten komentarz, tak, tak się fajnie zrobiło. Mówię, nie no dobra. Jak tak, no to włączam nagrywanie. Włączam nagrywanie tego Deforesta, no i lecimy dalej. Więc podziękujcie koledze, bo w teorii to on... Kurwa, mać. Gdzie jest broń? Gdzie jest broń? Gdzie jest broń? Broń, 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 broń. Dać! Zadwane? Mam! Bania! Jestem magiem! Magiem ognia! Któryś jeszcze? Ty miałeś maskę? Byłeś chętny? Więcej was matka nie ma? Wyciąłem im całą rodzinę, całe pokolenie w sumie. No i elegancko. No i elegancko, raczej szybko tutaj nie wrócą. Jak mi się wydaje przynajmniej. Szybko tutaj nie wrócą, żadnego lutu z nich nie mamy chyba, ale jednak coś jest, jakieś włócznie były. Dobrze, że nas nie rzucili. Nic więcej? Nic więcej. No, i ESA. I ESA. No, więc tak jak powiedziałem, podziękujcie koledze, bo dzięki niemu macie odcinki z The Forest. Za te miłe słowa. Za te miłe słowa. Jakie dzisiaj plany? Bo w sumie nawet wam nic nie powiedziałem. W sumie sam jeszcze nie wiem, jakie mam plany. Myślę, że dalsza eksploracja może właśnie tych wszystkich cave'ów. Ile w ogóle mamy amunicji? To jest dobre pytanie. To jest to 4, to nie? Mamy tego geotaga? Mamy geotaga. Gdzie tu jest amunicja? Where is ammo? Where is ammo? Jak już nie mamy ammo? Oh no! To są strzały. A nie, tu jest ammo, przepraszam. Jest sztuk. Plus 11 chyba w środku, tak? Chyba ta. Chyba ta. No, więc zrobimy sobie w ten sposób, że... Może byśmy rozbudowali lekko bazę. Tylko ja nadal twierdzę, że dobrze byłoby tą bazę przenieść do znacznika. To znacznik był gdzieś tutaj chyba, nie? Ni? Chyba ni. Znacznik był na północy. Nie na północy. Kurde, teraz na naszej północy, że tak powiem. Na górze. Teraz się okaże, że stracę łóżek. Ja to chyba wykrakałem. Do góry, do góry, do góry. Do dołu, do dołu, do dołu, do dołu. Ten łóżek jest śmieszny. Ten budeczek jest śmiechowy. Dobra, więc dzisiaj kłeścik taki, że musimy zjeść ziemniaki. Nowa baza, bardziej rozwinięta, być może na większym terenie. Trzeba będzie wrócić po Kelvinka, bo Kelvinek jest lekko niesamodzielny. Może nawet ogarnąć sobie więcej żarełka. Chcę wysuszyć to wszystko. Po prostu myślę, że tutaj ten teren, do którego właśnie zmierzam, będzie bardziej dla nas może nie stonowany. Uuu, czemu ja tak mam mało snu? Dobre pytanie. Myślę, że po prostu będzie tutaj lepsza komunikacja nawet dla nas, żeby sobie gdzieś wyruszyć w podróż. Jagody to nie. Bo jednak no, ta mapa jest spora. Więc jak najbardziej, Jezu. Jak najbardziej myślę, że będzie w porządku. Ja tu w ogóle pająk jakiś wisi, ale nie. To są tylko te ich dziwne rzeczorki.
Wózek dobrze ciągnie, ciągniesz Malina, ciągniesz. Dzisiaj będzie świetny odcinek, ja mam skrzaczory. No ale chyba już się nasza jazda skończyła. Nie. Chciałem tutaj w prawo przejechać, ale się nie da. No szli w dupę węża. Węże mają śmieszne tyłki. Au. Piro, czy ty możesz przestać jeździć jak... Chciałem powiedzieć coś złego, ale się wstrzymałem. Pozdro dla komatyk, bo pewnie tylko niektóre osoby będą wiedziały. Nie. Nie, wózek. O, ten wózek. Wózek, przestań. Wózek, przestań. Lecie, chcę popchnąć z tej strony. Mogę? Mogę. Ciup, 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 ciup. Hop, hop, hop. Śmieszny wózek. W ogóle z kamień. Dobrze wiedzieć. Coś kamieniem. Mam nadzieję, że nas nie zaatakują jakieś stworki. La Caniballo. No Jezu, ja nie przyjadę tędy. Ja się chyba wrócę na piechotę. Hop. I wjechał. Oj, od razu się ładniej zrobiło. Od razu ładniej, przyjemnie. Wózek stoi. Dobrze. Więc tak, tu mamy naszego geotaga, więc myślę, że można by było sobie w ogóle zaprojektować już kilka rzeczy, tak? Mała platforma i średnia platforma. Myślę, że średnia platforma będzie jak najbardziej w porządku. Można by było delikatnie to... Kurde, przepraszam za ten dźwięk. Wyleciały mi krople do nas. Wyleciały mi krople do nas w kieszeni. Tak, ja jestem osobą, która używa kropli do nosa w kieszeni. Znaczy, która trzyma kropli do nosa w kieszeni. Nie oceniajcie, mnie trzeba kochać, a nie oceniać. Mogę to zniszczyć? Ostatnio mi się zniszczyło samo z siebie, a teraz się nie chcę zniszczyć nawet tym. Hop. Hop. Patyk zebrano, wszystko zebrano. Ładnie. Kolejna platforma. Rozumiem, że ty się nie zesnapujesz, tak? Ty się sama z siebie nie chcesz snapować. A to jest zła platforma. O, to jest zła platforma. Mega zła platforma. Kelvin jest daleko. Jest daleko w huk. Daleko w huk jest. Kelvinek. Kurde, a może by jeszcze zapolować na jakiegoś zwierzaka? Ten jest łuk. Tu jest łuk. Prawym się anuluje. Czy ja w ogóle mogę sobie tylko ten pasek jakoś wrzucić? To jest dobre pytanie. Jedynka. Tak, mogę. Jedynka. Dwójka. Trójka. Kureczka. Kurde, elegancko. I patyk piąteczka. No i kurde, da się, da się. Zarobiście. Dobra, czyli tam możemy sobie posadzać bez problemu również... Również przedmioty. No jak się szybko dzień zrobił? Jak się szybko dzionek zrobił? Akurat jak zaczęliśmy robić drzewa, to się dzień zrobił. Kurwa, ta gra jest wredna. Ta gra jest wredna. Ło, a ty siłaczu. O, ty siłaczu. Myślałem, że coś mnie próbuje zabić, ale nie. Są tylko ptaszki. Są tylko ptaszki. Czemu się nie da jakoś Kelvina zawołać? Tak przez radio czy coś. Kelvin, chodź tu. Znaczy, on jest głuchy, jakby nie patrzeć, no nie? On jest trochę głuchy. Pasek w czerwieni? Nie, to nie jest pasek w czerwieni. Fuck!
Refleks, kurwa, żachisty. Ja mu jeszcze banie walnąłem. Ale jestem zajebisty tu grę. Won. Jesteście pewni, że chcecie to zrobić? Włócznie co sobie wezmę. Nie mogę więcej. Fuck. No ale ten to mnie przeraził. Zobaczcie, jak jest wielki. I czerwony. I czerwony. A to dziad. Tu są w ogóle te nagrobki. Nie mam łopaty. No dużo w sumie tego nie trzeba. Dużo nie trzeba. To prawda. To prawda, dużo nie trzeba, ale i tak no przydałoby się jednak Kelvina tutaj zawołać. Kurde, no. Pewno Kelvin by nam przyspieszył. Co ty tam robisz? Co ty tam tych swoich maltretujesz, przepraszam cię bardzo. Patrz. Ja też potrafię. No. Biegać mi stąd. Dziady jedne. Macie rację, bójcie się. Jestem magiem ognia. Aż czuję, że zaraz dostanę kamieniem w łeb co chwilę. Może przydałoby się sanki zrobić. W ogóle da się tu sanki zrobić? Da się chyba. Czy to są narzędzia? Nie. Nie. Też nie. Zwykłe sanie z bali. To są patyki. To są patyki. Tutaj są jakieś sanie z bali z... Właśnie ciekawe czego. Ciekawe z czego. Tkaniny mamy. Patyki 60. Ujejku. Uzio. Mega duzio. Ja się w półśrodki nie będę bawił, nie? Tylko patyków trzeba. Fuck. Ja znam życie, nie mam patyków żadnych. Kółeczka. Same liście? Nie same liście. Ryb shiitake. 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 Patyczki. Chcę, lubię życie utrudniać. Weźcie mnie do snafta, co? To ja wam zrobiłem. To, że zabiłem kilka rodzin, to tylko to, no. Przesady. Się tylko broniłem. Naruszyli moją... Ej! Sąsiad! Ja ci rano nie krzyczę. Jak to się żyje na patologicznej mieścinie? Patologia od samego rana krzyczy. Milcz! Więcej patyksów. No czuję, że zaraz zostanę po łbie. Byłeś pewny tego, co zrobiłeś? Czy co chciałeś zrobić w sumie? No oni mnie po prostu tutaj próbują, nie wiem, no... wystraszyć. Małpko! Małpko! Widziałem coś. Jak małpa, jak małpa. Który następny? Który następny, ja się pytam. I zjedziłem normalnie cela. Zabiłem? Zabiłem. Naprawdę, normalnie. Dzisiaj mam cela. Mam fan z tej gry nawet. Mam fan z tej gry. Który następny?
Ja wiem, że ja was zabijam i pewnie sobie tylko grób kopię, ale to jest fajne i przyjemne. Też nie wiem, czy tak powinienem mówić na YouTubie, że zabijanie jest fajne i przyjemne. Raczej nie, ale w tej grze jest bardzo przyjemne. W tej grze jest bardzo przyjemne. W szczególności jak one tak fajnie padają. Nie mogę więcej patyków, oh no. W ogóle teraz ja potrzebuję tego. Zaraz dołączysz, spokojnie. Mój to co chce to. Mój jest zajebisty. Mój jest zajebisty. Nie mogę rozdzielać rodziny, no kurwa. Im bym był. Jestem okrutny. Jestem totalnie okrutny. Jakbym ktoś z boku posłuchał, to by stwierdził, że jestem jakimś siebie. Au! O, zmasowany atak! Masowany atak. O, kiciuś! Królu złoty, gdzie są szybko? Jezu. Nie wierzę w to. Nie mam leków? Miałem leki, widziałem je. Jedne jeszcze mi zostały. Tu się robi niebezpiecznie. Panowie. Ten powaleniec to w ogóle jest niebezpieczny. Kisz. Już? Skończyłeś? Mam nadzieję. No kurwa, więcej was matka nie miała? Więcej was matka nie miała, przepraszam bardzo. Ten jaki czułko dostał. No i tu normalnie teraz trzy pokolenia do przodu wytnę. Dają mi pracować gnoje. I sąsiedzi są okrutni. No ale tak to jest z patologią, no niestety. Tak to jest z patusami. U, coś nowego? Coś nowego. Biciokrzep Lebodura. Ledwo mogłem to w ogóle wypowiedzieć. Dopiero użyć. Zbieramy. Kolejny Lebodur. Dobra, Patyksonów starczy chyba. Nie, jeszcze 6. Jeszcze 6. W ogóle jestem ciekaw, jak te stanie będą wyglądać. Jak będziemy mogli sobie na przykład to wszystkie te baliki tam poznosić, to nam już nie będzie potrzebny Kelvin. O, Aloes? Aloes? Dużo Aloes? Dla Aloesu? Patyczki. Brakuje mi jeszcze 5. 4. 4 patyksonów. Chyba coś słyszałem z dół. Nie wiem, czy się ktoś na mnie nie zamachnął. Nie, tylko tam bale drewna latają. Nie wiem dlaczego. Latające bale drewna. A, ona tam drewno zbiera, okej. Okay. I to moje. Ktoś tu kradnie drewno. Moje drewno. Mamy. Do 12 bali. Ciekawe. Bali można tutaj sobie wnieść. To mi się nie znudzi. Mówcie co chcecie, ale to jest chyba najlepsza czynność w tej grze.
To jest najlepsza czynność w tej grze. Kurde, faja. Panowie, bo zaraz mi się amunicja skończy przez was. Który następny? Ten to parkour. Kurwa, naprawdę robi parkour. Któryś jeszcze? Ty przeżyłeś? On wygląda jak z tego, z Atomic Hearta. Czemu są tacy czarni? Oho, i właśnie mi się skończyła amunicja. I tu zaczyna się problem. Nawet spory. Los mamy sporo, co prawda. Ktoś płacze. To nie widzę kto. Dzisiejszy odcinek to jest jedna wielka walka. Ich jest tu trochę za dużo. Ich jest tu trochę za dużo, moim zdaniem. Nieprzyjemnie. Nie wiem, czy mogę jakoś odstraszać ich? I straszaki tu porobić? Dobre pytanie. Dobre pytanie, czy da się tu ich jakoś odstraszyć? Żeby mnie to nie zabiło. Żeby mnie to nie zabiło. Może by trzeba było jeszcze jakieś, na jakieś jedzenie zapolować. To mnie nie głupie. Też w sumie nie głupie. Myślałem, że kolejne lecą. O! Te saneczki są fajne. Weź ty to odłóż. Ło, takie sanie. Mogę pchać? Nie, brak interakcji. Jakiejkolwiek. Jakiejkolwiek brak interakcji. Szkoda. Dobra, następne. Będziemy mieć własną platformę, to już będzie inaczej. Będzie tak przyjemniej. A tak to wiecie, bez platformy, bez niczego. No spać po prostu na... Spać po prostu na ziemi, to też nieciekawie. Dobra, weźmy to. I zaraz będziemy polować chyba na zwierzynkę. Zaraz zapolujemy na zwierzynkę. Bo widzę, że tak, głód już nam troszeczkę do dupy doskwiera. Wody też zbytnio nie mamy, więc przydałoby się zrobić żółwia jakiegoś. Zrobić. Zdobyć żółwia. Z grupy żółwia. A mamy połowę, więc zaraz też możemy mieć nieciekawie pod względem ataków. Przydałby się Kelvin. Przydałby się Kelvinek. Nawet do samej produkcji drewna, że tak powiem, by się przydał. On głupi, bo głupi, ale zawsze jednak troszeczkę tego drewna przyniósł. To tak przepnę ci sam zapierdzielać z tym wszystkim, no to tak... 2 na 10! 2 na 10! Dobra. Następny. Jeszcze mi zabraknie chyba. Może i nie? Nie, nie zobaczmy. Akurat. Akurat, co do sztuki. To pierwsza platforma zrobiona, taka już na gotowo. O, i tu byśmy sobie jeszcze jakiś balkonik zrobili. Ciekawie, fajnie. Jak przyjemnie. Widokowo, naprawdę. Tu jest, tu ta miejscówka mi się podoba. Ta miejscóweczka jest mega spoko. Czy ja tu na przykład mogę zrobić ognisko? Znaczy ognisko to może jak ognisko, ale jakiegoś... Znów idą. Świetnie.
Po prostu zarąbiście. Ja w ogóle patyków chyba nie mam. No. Ani jednego. W ogóle to możemy zjeść bez problemu. Muszę się on makro. Tej wody trochę odzyskałem i reszty. Niby do tego MR też mamy jakiś tam dostęp, nie? Ale no wolałbym jednak tego nie używać też tak. No i fajnie. Pełni. Idziemy po Kelvina, co? Jak tam ta trasa była? Zaraz zobaczymy. Niezbyt ciekawa. Tylko ciebie zabijemy i będzie git. Kim ty kurde jesteś? Jakie pikołki robi jebany. Ej, cheater! No, bez jaj, tyle już ammo wywaliłem na ciebie? Jesteś pewny tego, co zrobiłeś? No właśnie. Też tak myślę. Bania! Nie bania. Jezu, oni mają jakieś dziwne narośle. O Jezu! I to nie ode mnie. To koleżanka, czy ty masz... Nie, już myślałem, że ona ma po prostu żebra na widoku, ale nie. Jezu, czy was więcej matka już naprawdę nie miała? Bu! Bój się. Dobra, myślę, że... Pierwotnie to w ogóle był plan, żebyś po Kelvina, tak? No tak. Więc plan oczywiście nadal jest aktywny, tylko ja idę najpierw po jeden patyk, bo mi jest jeden patyk potrzebny. Pozbieram przy okazji te włócznie, które pozostawiałem tutaj, bo widzę, że pozostawiałem jak zwykle. Nic nowego. Ja tak mam. Ja tak mam. Jeden patyk mi jest potrzebny, żeby sobie zrobić geotaga. Tylko zanim ja to teraz znajdę, to może być problem. Wolałbym tylko nie dostać po łbie. A, dobra, nie szedł. Więc tak, robimy sobie geotaga tutaj. I idziemy po Kelvina. Tylko tak, najpierw zamknij to. Weź sobie tutaj patyczek do łapki. O, brawo. Wbij go gdzieś tu. Weź do łapki geotaga. Masz dwa nawet. No, może być tu. I idziemy po Kelvinka, tak? Idziemy po Kelvinka. W ogóle są... A, pokazuje chyba sanki. Ciekawe. Dobra, idziemy po Kelvina. I myślę, że jak będziemy już koło Kelvina, to być może pójdziemy sobie na zachód już tego myślnika, wykrzyknika, który jest tam po lewej stronie od Kelvina. No skoro już tam będziemy, to wiecie, to już po prostu zaliczymy sobie. Teraz patrzę, że może jednak tutaj ta droga nie byłaby zła jednak z tym wózkiem. No dobra, wracam na wózek. Wtedy się wykąpiemy. Ten rebriefer wziął. Ostatni rebriefer. Zostaw ten rebriefer. Dobra, wsiadamy. Tylko, że Kelvin nie chce z nami wsiąść do tego. Które by to wiele ułatwiło. O.
Nawet mi się prawie udało. Prawie, bo prawie, ale się prawie udało. No, więc lecimy po Kelvinka. Kelvinek, jak widać, jest na zachodzie. Kelvinek jest na zachodzie. Ogarniemy sobie tę lokalizację, która była. Zbudujemy sobie bazę razem z Kelvinem. Kto tutaj na środku ścieżki stawia drzewo? Ja nie wiem. Więc zrobimy sobie z Kelvinkiem nową bazę. I myślę, że pobawimy się w jaskinie. Wiemy już, że jedną z tych jaskiń mamy niedaleko tej naszej nowej bazy. Tam jest już drukarka 3D z niedokończonym projektem maski. Pytanie, co tutaj te maski dają? Działa troszeczkę jak czerwona farba? Tego nie wiem. Tego się akurat dowiemy już w trakcie, jak będziemy ją nosić. O! W sumie tutaj jak najbardziej chętnie. I powiem wam, że troszeczkę zaczyna być to irytujące. Zaczyna być to trochę irytujące, że to cały czas gra. Nie wiem, co mieli twórcy na myśli. Miało być chyba na początku śmieszne, ale to już za dużo. To jest prawie to zjadłem. Mecy, mecy. Zapiszmy sobie grę przy okazji. Więcej napoi, dobra. Niestety amunicji tu nie ma. A szkoda, bo mi się przydało ammo. Ale wiemy, gdzie jest ammo. Wiemy, gdzie jest ammo, prawie czego. To kostki C4 były. No to kostki C4 były. Na pewno nie mam nic i nie mam nic. Na pewno? Nie, no na pewno. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, tylko ja muszę zobaczyć, gdzie mam jechać. Mam jechać tu. Przejechałem. W ogóle to jest chyba ta miejscówka z początku, co my się bawiliśmy, nie? Tak mi się wydaje. Gdybym po tych krzaczorach nie jeździł, to było przyjemnie. Tak, to jest ta sama miejscówka. Tutaj te sarny nawalaliśmy. To było sarnie pole, ale tych sarynek już nie ma. Tych sarynek tu już nie ma. Mam nadzieję, że jakiegoś szopa spotkałem po drodze, bo one lubią na drogę wychodzić. O dziwo. W okazji kawki napiję. I tak jak mówiłem, idziemy zaraz do tego znacznika po lewej stronie. Jestem ciekaw też, kiedy Virginia będzie chciała z nami mieć jakikolwiek kontakt. Bo nie powiem, na ile akcesie dosyć prędko się to zdarzyło, a tutaj ona tak raz się pokazała. Raz się pokazała i tyle. I po jednym pokazie, no w sumie dwóch takich, wiecie, dłuższych. Już dalej z nią kontaktu żadnego nie było. Ja was muszę to chyba wypiąć. Nikogo nie ma? Czy mi tu jakąś rodzinę wytłukł? O, ja im to mogę niszczyć. Nie wszystko, co prawda, ale po części mogę. Okej, okay, czyli za kamerę nie mogę, tylko baterię mogę. Dużo to nie było. Mam soszeczkę. Circuit boardy, świetnie. Ale mnie wydygał dziad. Tylko drażetki trzeba wziąć. Zjeść. O Jezu. Jest interakcja jakaś. Czyli może to się zniszczyć nawet. Totem? Jednak nie ma interakcji. Co z tym była? Tego czuć, że się rozwala nawet. No to niestety nie. Ale dźwięk jakiś jest, nie?
Dobra, jedziemy dalej. Ale mnie tego wystraszyła. Grwinek, wróciłem. Żyję nawet. Co więcej, wymordowałem pół plemieńców. Przynajmniej na części południowej. Północnej, nie powiem. To się jak zwykle. Mylisz kierunki. O, też Kelvin, siema. Yo, ziom, poczekaj, no kurde, jak ty mnie olewasz. Ziomo. Ej. Podążaj za mną. Tym padawanym. Jezu, widziałeś tyle w chacie. Nie przesadzaj. Nasze żarełko sobie trochę wyschło. Nie wyschło. U, wysuszone na wiór. Sarny mają dzisiaj spokój. Dobra, to tak, to bym anulował w ogóle. Ups. Ups. Upsi, bupsi. Ale to możemy wziąć. Czy jest amunicja? Do karabinów. O nie. W ogóle konserwę mogę tutaj włożyć, też mi jest niepotrzebna. Płatki śniadaniowe też. Zrobimy sobie dwa pakiety MRE. Tego też jest za dużo. Skórzaną zaraz sobie oczywiście rozpakujemy. Jedne pilsy nam zostaną. Bla, 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 bla. Lar też mamy chyba za dużo. Granaty zostają. Granaty zostają. I my też możemy wszystkie wywalić tu. Nie są dla nas istotne. Grałem zrobił jeszcze jedną. Jedną skrzynię. Gdzie to było? To jest jakaś dziwna rzecz. To chyba nie. Więcież raczej też nie. Musi być gdzieś tu. Chyba gdzie kanapy. Może nie. Składowanie bardziej tu. Tak. To bardziej tutaj. Gdzie to było? To było półka. Jest. Fajnie, że ona jest taka dosyć tania. Nie jest aż tak potrzebująca. Wymagająca, nie potrzebująca. Potrzebujący to może być człowiek. No i fajno. No i zobaczcie, kurde. Z dwóch bani robimy sobie bez problemu, co chcemy. No to możemy dalej to wciskać. Garnek niepotrzebny, łeb niepotrzebny. Mięso strzone może zostać. Do karabinów też zostaje. Linka do tyrolki jest mi niepotrzebna. Teraz jedną zostawię tak na zaś. Doski C4 mi też są niepotrzebne, możemy je zostawić. Druciszcze też mi jest niepotrzebne. O, te buteleczki to tak co, zbyt ochoczo wywaliłem. To się akurat może przydać. Garki mi niepotrzebne są. Chociaż jakby połączyć może kostkę ze 4. A kurde, czyli to zaczyna myśleć. Kostka C4 plus bateria. O. Bomba przylepna. Drut. Drutu nie mamy. Ale poczekajcie, bo ja coś chyba przeoczyłem. Kostka C4. Bateryjka. Kamienna strzała wybuchowa to nie. Możemy nawet zrobić lokalizator GPS. Ale nie. To też dziwne. Piłowa wybuchowa. Wow. Wow, wow, wow. Dobra, widzę co się tutaj zrobić. No potrzebujemy drutu i circuit boardów do zrobienia tej bomby przylepnej. I dałoby się to zrobić nawet. Tylko tej baterii nie potrzeba do tego. Bomba przylepna. No dobra, to drut i jedna. Widzicie, no brakuje mi słów. Mam bardzo ubogie słownictwo ostatnimi czasy. Drut. Co jeszcze trzeba?
Monety. Coś tu kurwa znać monety. Jedna moneta nie. 2, 3, 4, 5. I zegarek. Jest akurat jeden. Mamy C4. Akurat to dobry monie. W ogóle to nam się bobry zaległy. No żartuję, co jestem tym bobrem. Ja jestem bobrem. Bobyrem. Nie wiem ile mam ammo. To też jest bardzo problematyczne. Przydałoby się jednak wiedzieć ile jest tego ammo. Że tu nie ma żadnego takiego, wiecie, że nie wiem, klikam R albo coś i on mi coś pokazuje. Nie, nic, zero. Uff, szkoda. Szkoda. Być może tu jeszcze jakaś amunicja leży sobie, taka nasza, wiecie. No i mieliśmy broni, co prawda, więc być może tu gdzieś to zostawiłem. Tu jest bardziej ze 4, druty, od cholery baterii w ogóle mamy. To jest bardzo ciekawe. Kamyczki, MRE. No dużo, dużo wieczorów. Mega dużo wieczorów. Myślę, że środki też sobie weźmiemy. Sztyż. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was oczywiście Shiro. My się widzimy w następnych odcinkach. W następnych odcinkach Son of the Forest. Kurde, no ja ich muszę normalnie chodzić i wyrzynać. Nie dadzą mi spokoju dziady. Nie dadzą. Dobra, trzymajcie się. I co? Hej, hej!